Dobry wieczór. Kolejna środa, kolejny odcinek naszego wideobloga baltic.bhp.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać bardzo fajną parę butów, które miałem okazję trochę przetestować. Po tych ciężkich, żarty oczywiście, po tych zmaganiach, które widzieliście, postanowiłem wrzucić te buty na nogi i pochodzić w nich tydzień czasu. Ja wiem, że tydzień czasu to jest super krótki okres, żeby zrobić jakikolwiek miarodajny test, ale nasz Baltic Test Team już ma te buty i już w nich pracują, już w nich chodzą, żebyście mogli poznać prawdziwą opinię, prawdziwą recenzję, która będzie taką recenzją długodystansową i będzie to recenzja wykonana w warunkach faktycznie takich, w jakich powinny być buty testowane. Odcinek numer 397. Małymi kroczkami zbliżamy się do... O tak, właśnie do 400. W tym odcinku dzisiejszym może już nie będę przedłużał i po prostu pokażę Wam tego buta. Te buty mam akurat tutaj przy sobie i pokażę Wam jednego z nich. Nowy buta, który chciałbym Wam pokazać, wywodzi się z takiego pięknego kraju, jakim są Włochy, a nazwą firmy jest Base Protection. Ci wszyscy, którzy mieli okazję zapoznać się z butami marki Base, wiedzą, że Base postawił na komfort, komfort, komfort. Trochę może pojawiło się tam trochę negatywnych ocen na temat tego buta, ale oczywiście nie wszystkie buty, nie do wszystkich warunków. Wygoda wygodą, ale źle dopasowany but. But, który trafi w złe miejsce, powiedzmy trafi na budowę, ma tam poligon doświadczalny i bardzo często te buty gdzieś zostały uszkodzone. Zanim zdecydujecie się na zakup buta, zapraszamy do zapoznania się z opiniami na temat tych butów. Opinii jest pełno, jak internet długi, szeroki, wszędzie możecie znaleźć coś ciekawego, gdzie ktoś już użytkował te buty i może napisać, albo może Wam doradzić. Zapraszam do grupy Profesjonalna Odzież Robocza, gdzie użytkownicy wrzucają zdjęcia, komentują pod zdjęciami produkty, chodzili w nich, chcą w nich chodzić, zapytują o opinię. Ale wracając do naszego buta. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, jak pewnie rzuciło Wam się w oczy, że ten but znów nie wygląda jak but bardzo roboczy, ale zaskoczę wielu z Was, kiedy powiem, że to jest but S3. Tak właśnie, to jest but S3. Wykonany z materiału, cała ta górna część wykonana jest z materiału, z takiej siatki, którą... Zobaczcie, zrobię Wam jeszcze dokładne powiększenie, żebyście mogli zobaczyć, jak ten but wygląda. Jest już trochę przykurzony, bo tak jak mówiłem wcześniej, już ponad tydzień w nich chodzę. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, genialna twardość wkładki. Pamiętacie buty z serii Captive Base'a? Tam była ta podeszwa Adaptive, która świetnie się dopasowywała, ale nie wszystkim pasowała ta miękkość podeszwy, bo one są naprawdę miękkie jak Nike Air Maxy z tym systemem. Tutaj jest trochę inaczej, tu jest cieńsza podeszwa, ale za to wkładka, jak widzicie, jest super, super gruba. Do tego wkładka wyposażona jest jeszcze w te kanaliki, przez które powietrze przelatuje w tą i z powrotem, więc nie ma tutaj opcji, żeby noga się spociła. Materiał jest przewiewny, chociaż jest to but S3, który powinien powstrzymać wodę i występowanie tej wody, to oczywiście... Zobaczcie. Woda spływa, nie ma żadnej reakcji, nie ma żadnego namoczenia. Woda po prostu spływa z buta i buta mamy... Zobaczcie. Zamoczyła się powłoka, ale but jest suchy, nic mu nie dolega. Do środka, jak wsadzę rękę, to jest to samo. Oczywiście nie jest to but WR, czyli wodoodporny, tylko but S3, który ma wytrzymać deszcz, powiedzmy jakieś ochlapanie, błoto i,
tym podobne. Ale wracamy znowu do buta. Materiał użyty tutaj wierzchni, jak widzicie, jest bezszwowy i bez żadnych połączeń. A żeby Wam pokazać, jak mocny jest ten materiał, to oczywiście użyję mojego ulubionego sprzętu, którym zawsze testuję buty. No przejedźmy to pierwszy przejazd, zrobimy delikatny, ale zobaczcie, kiedy wezmę mocniej, oczywiście materiał odkształca się od samego przejazdu, ale nic się tutaj nie dzieje. Zobaczcie, nie ma śladu uszkodzenia tkaniny. Ta tkanina jest bardzo, bardzo mocna. To jest pewnie mieszanka kordury dzięki nylonu, dzięki czemu ten but jest taki mocny. Jeśli chodzi o zabezpieczenie samego buta, to jest to but całkowicie niemetalowy. Podnosek kompozytowy, wkładka niemetalowa, wkładka antyprzebiciowa, jak widzicie. To jest, powiedzmy, but, który spełni oczekiwania wielu, wielu użytkowników, ponieważ jest lekki, ponieważ jest ta podeszwa z serii Rekord. Nie wiem, czy pamiętacie buty Rafting Top. To były takie skórzane, wysokie buty, one też miały taką fajną, wąską podeszwę. No jeżeli chodzi o komfort, naprawdę są genialne. Ja byłem zachwycony butami Captive K-Speed, w których gdzieś pokazywałem Wam w którymś odcinku test tych butów. Pierwszy i potem 3 miesiące. Po 3-miesięcznym użytkowaniu. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolony. Niestety nie przeżyły prania w pralce, bo wrzuciłem je na 60 stopni i, no i buty się uszkodziły, nie nadawały się już do noszenia. Z tymi na pewno tak nie postąpię. Co fajne, podeszwa fajnie amortyzuje, ale najlepszym w całym tym bucie jest właśnie ta wkładka, bardzo gruba, około 2 cm i ona jest dość twarda, ale twardość tej podeszwy odczujecie przy długim staniu, po 10-12 godzinach, kiedy musicie stać w tych butach, odczujecie, że no naprawdę ta wkładka robi robotę, bo nie jest za miękko i ta noga tak szybko się nie męczy. Przewiewność materiału, co do przewiewności, to powiem Wam, używam ich wewnątrz i na zewnątrz. Nie spociły mi się nogi, nie było mi gorąco, nie ma jeszcze lata, nie ma takiej ciepłej temperatury, gdzie bym mógł przetestować jakby te buty w cieplejszych warunkach, ale to jest pomysł na sprawdzenie tego. Na razie zobaczmy, jak poradzą sobie z wodą. I wracamy. But się wykąpał, jak widzieliście, sami ocencie, jak to wyszło. Fajną cechą tego buta jest na pewno dobór kolorystyki. Czarny kolor z niebieskimi, błękitnymi sznurówkami. Niebieskie wykończenie tutaj z tyłu zapiętą. I gdzieś tam zielone przeszycia. Wyobraźcie sobie, jak ten but genialnie by wyglądał do sneakersów 6241 w kolorze błękitnym. Matching, jakich mało by idealnie pasowało. Co jeszcze o butach? Oczywiście to, do czego nas przyzwyczaja Base, to jest pełna kontrola nad tym, co się dzieje z naszą stopą, bo but, jak widzicie, nie trzeba jakoś specjalnie się mocno naprężać, żeby go przegiąć w każdą stronę, nawet gdzieś w takich pozycjach, w jakich normalnie stopa się nie wygina, ale widzicie, jak nawet gdzieś naskakując na coś, jak ten but będzie pracował z Waszą stopą i na pewno nie dojdzie do żadnego uszkodzenia. Tak jak mówiłem, podnosek, zabezpieczenie, wkładka antyprzebiciowa zabezpieczona, a teraz myślę, że czas, żeby pokazać, jak te buty wyglądają na dole. Przenosimy się trochę niżej. Teraz boot base model Marathon S3 założony na stopę i oglądamy, jak on się prezentuje. To jest to, o czym mówiłem. Wkładka jest dość sztywna, ale przyznacie, że but nałożony do samych spodni jeansowych wygląda naprawdę genialnie. Nie będzie problemu z amortyzacją, bo jak widzicie, ta amortyzacja działa. Nawet jak nastąpicie na coś twardego, to nie ma najmniejszego z tym problemu. Ucisk czy rozprowadzenie tej energii, rozprowadzenie, amortyzacja jest doskonała. No musicie przyznać, że te buty wyglądają jak buty sportowe, buty do jeansów.
Nikt by nawet nie pomyślał, że to mogą być buty robocze. Jakbyśmy pewnie wrzucili jakąś ankietę, czy te buty wyglądają jak buty robocze, pewnie 90% osób odpowiedziałoby, że to są zwykłe buty do chodzenia. No z każdej strony, myślę, mogę Wam je pokazać. Genialne, genialne buty, które nie dość tego, że fajnie wyglądają, to jeszcze świetnie się noga w nich czuje. Wróciliśmy znowu do góry. Znowu mamy buta tutaj przed nami. Co myślicie? Podobał Wam się? Tak, założone na nogę, powiem Wam, że komfort i wygoda jest super na 100%. Ci wszyscy, którzy szukają fajnego buta roboczego, a zbliża się sezon, kiedy na pewno będziecie wymieniać mocne, wysokie trzewiki na coś bardziej sportowego, warto pomyśleć, warto rozważyć ten model, bo moim zdaniem, oprócz tego, że wygląda genialnie, to jest naprawdę genialny. Nie będzie to but do bardzo ciężkich prac, nie będzie to but dla glazurników, nie będzie to but do ciężkiej budowlanki, tam gdzie może dojść do jakichś faktycznie mechanicznych uszkodzeń, ale montażyści, elektrycy, ludzie, którzy pracują na hali, operatorzy maszyn i tak dalej, myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie dla Was. Ja już miałem okazję kierować w tych butach jazdę z naszego sklepu w Sosnowcu do Nowej Soli i z powrotem w tych właśnie butach cały czas na nogach, przez to, że ten podnosek jest tak wąski, nie przeszkadzają one całkowicie w jeździe, cały czas mamy kontrolę nad tym, co się dzieje i z mojej strony ja polecam tego buta, będę w nim chodził kolejny odcinek za 3, może 4 miesiące, gdzieś już w lecie, to może nawet 5 miesięcy, kiedy już będzie ciepło, wtedy opowiemy o tym, jak buty się sprawdziły i co się wydarzy, kiedy będzie już naprawdę ciepło. Na sam koniec jeszcze bardzo zapraszam Was do subskrypcji kanału przede wszystkim, bo dzięki temu widzimy, że jesteście, że to, co robimy, ma sens. Jeżeli podobają Wam się filmy, klikajcie dzwoneczki, włączajcie powiadomienia, żebyście widzieli, kiedy coś nowego pojawi się na naszym kanale. Ja serdecznie jeszcze zapraszam do dołączenia do grupy Profesjonalna Odzież Robocza. Jest tam nas, grupa plus strona grupy, już 28 tysięcy, więc myślę, że warto dołączyć do takiej społeczności i nawet zadać pytanie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie odzieży roboczej, butów roboczych, chcielibyście poznać opinię innych użytkowników, napiszcie tam, a zobaczycie, jak dużo osób czeka na to, żeby Wam odpowiedzieć albo żeby się podzielić z Wami tymi wrażeniami. Oczywiście niezmiennie zapraszam na Facebooka, na Instagram. Poczytajcie artykuły na naszym blogu na balticbhp.pl. Bardzo fajnie ułożone, bardzo ciekawe, dużo treści. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Zapraszam na LinkedIn i oczywiście coś nowego, zapraszam na TikToka, gdzie próbujemy naszych sił. TikTok przecież rośnie w siłę, więc zapraszam i tam. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie było dzisiaj za długo. Trzymajcie się i widzimy się w kolejną środę. Pozdrawiam, cześć.